Witamy serdecznie u Wilka. Co dzisiaj będzie? Altus 110. Słuchajcie, znowu Altus 110. Znaczy, najpierw to jest czym do ludu, pisz to nie gra, to siaja, jest to jakaś masakra w ogóle. A właśnie, że gra i to zacnie. A jak? Jak jest dobrze zrobione, to musi zagrać. Tradycyjnie, słuchajcie, nie miało być filmu. Nie zdążyliśmy. Nawet no, nie było założenia, żeby zrobić film, bo to była taka praca naprawdę na szybko, bo klient już bardzo długo czekał. Jak niestety większość naszych klientów bardzo długo musi oczekiwać. Natomiast słuchajcie, muszę wam nagrać chociaż kilka szybkich utworów, pokazać jak one grają. To jest coś fantastycznego. Pomieszczenie, wiadomo, YouTube nie odda tego. Parę słów, żeby nie przeciągać. Odtwarzać będzie Kenwood KR5010. Jest ostro, jest. KR5010. Kenwoodzik i Altusy. Teraz co się z nimi zadziało? Zaczniemy od głośników. Głośniki niskotonowe i średniotonowe. Hubercik. Hubercik, łapka w górę. Pozdrawiam. Wszystko pięknie wyszło, tak jak chcieliśmy. Czyli tak. Membrany to nie jest Chińczyk. To nie jest nic Chińczyka. Ja wam powiem tylko tyle, że to jest inne źródło. Polski producent tych membran. Fantastyczne parametry na nich mają, naprawdę bardzo sztywne, celulozowe, ale twarde membrany, które się nie rozwarstwiają, bardzo dobrze zrobione. My zrobiliśmy jeszcze pod kolor obudów frontów, jakieś włoski usiadły pyłki, zrobiliśmy tylko kopułki przeciwpyłowe w czarnej strukturze właśnie tutaj i tutaj. Także niskotonowce GDN25 Hubercik, zwrotnice Krzysztof, no trzeba, słuchajcie, swoich chwalić, trzeba, no muszę pochwalić, jak jest dobrze zrobione. Ja osobiście obudowy, ja osobiście robiłem, tak. Stary Wilk też coś musi robić, także tu jest fornir dębowy, aż się przyjemnie go smera, słuchajcie, bardzo ładne usłojenie. Fornir dębowy dookoła, zrobione podstawki pod kątem, widać jak one stoją, pod takim kątem, pochylone lekko. Już kiedyś tłumaczyłem, dlaczego one są pochylane na jednym z odcinków. Tak wygląda z podstawkami. Oczywiście pierścienie przepolerowane, wyczyszczone przełączniki tak samo. No i zrobione nowe zwrotnice, o których zaraz sobie dosłownie trzy krótkie słowa powiemy. Nowe emblematy wydrukowane, zrobione na wzór oryginałów dokładnie. Maskownice są u klienta, także maskownic nie robiliśmy. Jedynie pełna renowacja z nałożeniem forniru i fronty oraz tyły, oczywiście lakier strukturalny, znaczy lakier strukturalny to jest taki podkład strukturalny na bazie żywicy twardy i na to się zapryskuje akrylem czarnym matowym, to jest taki mat o połysku do 20% gloss, one sobie w tle już, głośniki już w tle sobie delikatnie grają, za chwilę włączymy sobie odsłuch, kilka utworków i parę słów teraz powiemy sobie o zwrotnicach. Słuchajcie, no mam słabość do tej kolumny, nie tyle, że one same fajnie wyglądają. W tej chwili to naprawdę po takiej modyfikacji, słuchajcie, gra to świetnie. Naprawdę, oczywiście te otwory stratne, może nie otwór stratny, to jest bas refleks, ale krótki, bo otwór stratny polega na czymś innym. Oryginalnie to jest bas refleks, ale na grubość płyty. Tu są założone odpowiedniej długości rury pod spód. Jeszcze lepiej, jakby tej kratki z wierzchu nie było, to wtedy nic nie utrudnia przepływu powietrza. Natomiast ta jest tak drobna kratka, że tutaj ani nie świszczy to powietrze, ani nic się z tym nie dzieje. Tak więc bardzo fajnie się to sprawdza. Ładnie wyglądają, bardzo przyjemnie grają. Głośniki wysokotonowe, nadmienię tylko oryginał Tonsil GDWK 10x80x26. Bardzo udana, fajna konstrukcja, bardzo fajny głośnik. Fakt, że zdarza się Tonsilowi, raz są dwa magnesy, raz trzy. Nie wiem, czy jest tutaj problem z utrzymaniem siły indukcyjności, czyli pola magnetycznego. Zależy, jak się pewnie uda dobić magnetycznie ten głośnik, ale to już jest inna kwestia, o której nie chcę za bardzo mówić. Natomiast głośniki niskotonowe również są dobite magnetycznie. One mają odwiercane kosze z tyłu. Jest odwiert odpowiednim po prostu przekroju otworu, odpowiedniej średnicy, żeby nie tracić siły magnetycznej, czyli całego pola magnetycznego. No i cewki są kilkuwarstwowe, to są cewki na aluminium. Oczywiście dobry jest papier, kapton i inne karkasy, natomiast aluminium nie jest zbyt dobre, ponieważ wytwarzają się prądy wirowe. Wiadomo, można poczytać, co to jest.
Natomiast to jest tak zrobione, że te prądy wirowe są minimalne, natomiast jest bardzo duża wytrzymałość termiczna, ponieważ aluminium bardzo dobrze odbiera ciepło od drutu nawojowego, od cewki. Także one mają zupełnie inną wytrzymałość, ale też inaczej pracują. Membrany są doważone. Kiedyś o konstrukcji takich głośników, dokładnie dlaczego są tak robione, a nie inaczej na takich membranach, pokażę Wam parametry, zrobimy sobie odcinek, dość długi będzie, ale zrobimy, bo naprawdę bardzo fajna sprawa. Słuchajcie, koniec gadania, koniec mojego nawijania, idziemy teraz szybciutko do zwrotnic. Jesteśmy przy wykresie zwrotnic, ja tego na szybko Wam pokażę, troszkę ekran będzie migał, wiadomo, no. Monitor LED-owy, nakładają się tutaj te częstotliwości i tak to się dzieje. W każdym razie tu mamy cały SPL, jak widać bardzo fajnie zrównoważony liniowy. Częstotliwość podziału jest tutaj w granicach 870, 880 i 3290 Hz. Cały group delay i fazowość bardzo fajnie zgrana, co można zobaczyć tutaj po prawej na górze, tu gdzie teraz myszą jeżdżę. Tu mamy cały SPL. Cały pomiar, dokładnie tak to gra, czyli group delay, tak to mamy cały wykres SPL, kolejny i tak dalej, tu mamy directive, czyli całe przeplatanie i tak dalej, dużo by mówić. Bardzo fajnie to brzmieniowo naprawdę wyszło, zwrotnica jest dość prosta, bo jest drugi rząd tylko na basowym i na wysokotonowym, cewka, kondensator cewka tylko naprawdę są na głośnik średniotonowy, także to pasmo widać jest bardziej rozciągnięte, łagodne, nie jest tak ostre nachylenie zboczy. Całość zwrotnicy jest zrobiona dla głośnika średniotonowego Janssen Z-Cap, standard niebieski, i na głośnik wysokotonowy Superior. Cewki oczywiście powietrzne, równoległe dla basu, to jest już cross-cap. Także tutaj nie chodziło też o to, żeby popłynąć z Bóg wie jakimi kwotami, tak, Bóg wie jakimi elementami. Ma być to poprawnie zrobione, poprawnie zmontowane na dobrych, zacnych elementach i ma to dobrze zagrać. Bez żadnego doszukiwania się high-endu, chociaż naprawdę te kolumny grają lepiej niż niektóre dużo droższe marki. Ja oczywiście nie chcę tutaj krytykować ani hejtować, broń Boże, daleki jestem od tego. Każdy ma inny gust muzyczny, natomiast bardzo fajnie altusiki grają. Także ja z czystym sumieniem, chcąc nie chcąc, odsłuchując setek tysięcy kolumn, mogę powiedzieć, że naprawdę poziom dźwiękowy tych altusów w tej chwili jest świetny. One się muszą ułożyć, w cudzysłowie wygrzać, głośniki dosłownie, czyli zmięknąć poprzez pracę resory dolne, górne i tak dalej. Natomiast elementy zwrotnicy muszą się ułożyć, kondensatory uformować. To trwa 150-200 godzin, zależy dla jakiego kondensatora i nawet dłużej. Ja myślę, że to na tyle. Przejdziemy sobie teraz do odsłuchu. Włączymy kilka utworków na tych kolumnach. Ja przyciszę nadmienię, tylko że wszystko mamy ustawione na zero. Potencjometry basu oraz wysokich na zero, loudness jest wyłączony i lecimy.
Myślę, że jakieś różnice mogliście wyłapać. Znacie dobrze te kolumny, wiecie jak one grają w oryginale. Mogliście teraz usłyszeć jak grają. Oczywiście to nie jest pomieszczenie, wiem. Natomiast tak, a nie inaczej, to jest bardzo fajnie, naprawdę na żywo jest fajny efekt, oprócz tego dudnienia tutaj, bo pomieszczenie ma do tego skłonności. Pasmo przenoszenia tych kolumn to jest 33-34 Hz od minus 6 dB do 20 tysięcy. Zestrojona obudowa jest tak, żeby nie powodować ubytku tego basu w najniższym podziale, najniższym punkcie, ale też żeby bardzo fajny był dynamiczny i punktowy, detaliczny, znaczy no, precyzyjny, ale również miał głęboką, fajną stopę, na ile jest to możliwe tutaj w tych kolumnach. Dlatego cała modyfikacja wytłumienia i ilość tego wytłumienia też jest bardzo ważna. Myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy filmik. Jak zwykle dzięki serdeczne za oglądanie, za to, że jesteście z nami. Pozdrawiam właściciela, pana Roberta z Krakowa, który niedługo przyjeżdża po te kolumny. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego od Wilków.